Hejka kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj rozpoczynamy kolejnego weekly vloga. Chciałam, żeby te weekly vlogi pojawiały się regularnie na moim kanale, po prostu co w jakiś dzień w tygodniu, żeby pojawiało się takie podsumowanie mojego tygodnia, jak on wygląda, żebyśmy razem mogli spędzać czas, żeby was o różnych rzeczach mogła informować na bieżąco. Także dzisiaj rozpoczynam kolejnego, mamy poniedziałek, tak, 16, bo wczoraj były wybory, więc dzisiaj mamy poniedziałek, 16 październik. I ja się właśnie zbieram, bo mam dzisiaj dużo rzeczy do ogarnięcia, jest godzina 11. Właśnie w tym momencie powinna wyjść z domu, ale jeszcze stwierdziłam, że rozpocznę vloga. Mam, słuchajcie, dzisiaj kilka rzeczy do odhaczenia, z racji, że po pierwsze muszę jechać do sądu. Dokładnie tak. Kiedyś może zrobię jakiś story time. Dlaczego? Dlaczego muszę jechać do sądu i tak dalej, bo jest to dość poważna sprawa, okej? Okay? To nie jest coś takiego, ja się trochę z tego śmieję i tak dalej, ale no jest to dość taka nieprzyjemna sytuacja i taka, no niefajna. Nie chciałabym, żeby ona się przydarzyła, dlatego jadę do sądu, żeby wszystko zostało wyjaśnione tak, jak należy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, zobaczymy. Kolejna sprawa, którą muszę odhaczyć, to na godzinę 13:30 mam do lekarza. Z racji, że jak wiecie, ja wróciłam z Hawajów, no już 2 tygodnie temu i jakby ja cały czas jestem chora, a byłam jeszcze przez tydzień chora na Hawajach, więc to jest jakby 3 tygodnie. Normalne przeziębienie już powinno po takim czasie przejść, nawet jakbym się nie leczyła lekami. No i właśnie mam okropny kaszel, mimo to, że ja się czuję mega dobrze, mam energię i tak dalej, to bardzo męczy mnie kaszel. Mam katar, mam zatkane ucho przez to, że jakby mam ten katar i tak dalej, nie mogę się go pozbyć, dlatego jadę do lekarza sprawdzić, co to jest, z racji, że moja mama ma dokładnie to samo. No i ona była u lekarza, no i okazało się, że jest to zapalenie, więc stwierdziłyśmy, że w takim razie ja też pójdę do lekarza, bo mnie aż tak to jeszcze nie denerwuje, ale wszystkich wokół w moim domu ciągle denerwuje to, że ja jestem taka chora, więc pójdę. Potem jak pojadę do lekarza, mam jeszcze jedną rzecz do odhaczenia, czyli jadę do mojej agencji, do Get Hero, z racji, że mam tam do odebrania jakąś paczkę, zaproszenie jakieś, coś w tym stylu, także pójdziemy, zobaczymy, odbierzemy to, więc zabieram was ze sobą. Mam nadzieję, że uwielę się dość szybko z tym wszystkim, bo mam dzisiaj na godzinę 16 studia. Co prawda to jest online i na szczęście to jest wykład, więc będę mogła sobie odpalić, jeżeli ewentualnie się nie wyrobię. No ale fajnie było być o tej 16 już w domu. Mam nadzieję, że tak na styk będę. Oprócz tego chciałabym ponagrywać dzisiaj jakieś rolki. Jeżeli nie wiecie, to na moim Instagramie ja też bardzo zajawiłam się w robienie rolek, także zapraszam bardzo serdecznie na moje konto na Instagramie, bo tam przez jakiś czas te rolki pojawiały się praktycznie codziennie. No generalnie Instagram to jest takie miejsce, gdzie content ode mnie dostajecie codziennie, czy to na relacji, czy właśnie w formie postów, czy rolek i tak dalej, więc bardzo serdecznie was tam zapraszam, jeżeli chcecie wiedzieć, co się dzieje u mnie, gdy nie ma filmików. Skończyły mi się już jakby wszystkie rolki, które nagrałam wczoraj, wstawiłam jeszcze post z wyborami i tak dalej i chciałabym dzisiaj ponagrywać, żeby mieć na bieżąco, jakby móc co dodawać. Tym bardziej, że mam w tym tygodniu jeszcze studia, więc nie będę miała kiedy ich nagrać, jak nie dzisiaj. Dużo rzeczy do zrobienia, także już musimy lecieć, bo jest 11. Wam, że trochę mnie stresuje cała ta wizyta jakby w sądzie i w ogóle jak myślałam sobie o dorosłości, to nie myślałam o takich sytuacjach. Musiałam się dokładnie zapytać na to wszystko, co mam załatwić i tak dalej, bo jakby ja się totalnie na tym nie znam. To jest pierwszy raz, kiedy ja będę w sądzie i w ogóle, także... Okej, kochani, jestem już w domu. Udało się odebrać to, co miałam odebrać. No minęło to bardzo szybko generalnie. Pozytywnych informacji przyszła do mnie paczka i jest to... Ta-da-da! Opakowanie na iPada. Otworzymy sobie je razem. Zamówiłam je z... strony XGSM. Nie mam pojęcia, co to jest za strona. Po prostu szukałam strony z porządnymi, ale nie takimi drogimi jak na stronie Apple'a właśnie produktami. I słuchajcie, to jest case na iPada. Dokładnie tak, zamówiłam sobie iPada. Jest to iPad Pro 11 tych, wiecie, inch, tych jakby... cali, tak? To są bacale. Czwarta chyba, albo trzecia generacja. Generalnie ja bardzo długo już myślałam o tym, żeby kupić sobie iPada. Bardzo mi się przyda do pracy, bardzo mi się przyda na studia. Generalnie jest to większy ekran, no, niż telefon, mniejszy niż laptop. No i generalnie ja na co dzień nie korzystam z laptopa. Jestem osobą, która zdecydowanie wszystko robi na telefonie. Ja jestem w stanie naprawdę zrobić wszystko na telefonie. Ja nie potrzebuję laptopa. Jedyne co, no to potrzebuję laptopa do montowania filmów. Bo po prostu nagrywam kamerą i na telefonie to by był dramat, montowanie filmów na YouTubie na telefonie. Wiadomo, jakieś rolki, TikToki, super, zdecydowanie telefon wystarczy do tego, ale filmiki na YouTubie jednak warto mieć komputer. No i przez to, że ja wszystko robię na telefonie, to stwierdziłam, że jak kupię iPada, no to to właśnie będzie taki telefon, tylko że większy, jeszcze w dodatku mogę pisać po tym i tak dalej, więc nie wiem, dużo osób odradza iPada, że nie jest to niezbędny sprzęt i tak dalej, ale ja uważam, że mi na przykład iPad się świetnie sprawdzi, z racji, że właśnie ja wszystko robię na telefonie. No i zamówiłam właśnie taką obudowę, którą można sobie tak złożyć, o, i w ten sposób sobie
trzymać. Tutaj jest też miejsce na rysik. No i generalnie taki iPad nowy kosztuje 6 tysięcy ponad. Taki jak ja chciałam, czyli... A ja na OLX się kupiłam za 3 tysiące. I nie kupowałam też rysika za 700, bo moim zdaniem to też jest totalnie bez sensu. Kupiłam też na OLX-ie i kosztował on, słuchajcie, nie 700, ani nie 500 zł, tylko 30 zł. W ogóle to jest jeden z moich ulubionych kolorów. Najbardziej, tak najbardziej na świecie, to ja lubię taki kolor oceanu, taki baby blue. Coś w tym stylu, no czekajcie. To jest mój ulubiony kolor. A ten jest od razu kolejny. Okej, kochani, byłam u lekarza. Dostałam leki, które już zdążyłam kupić. 200 zł za wizytę i 100 zł za leki. 300 zł w plecy po to, żeby być zdrowym. Pani pytała się mnie, czy L chce L4, ale z racji, że ja się dobrze czuję, stwierdziłam, że nie będę brała. No dostałam antybiotyk, jakieś takie różne leki do nosa, także no będę się leczyć. Mam nadzieję, że szybko minie. Teraz podjechałam jeszcze szybko pod agencję. Miałam blisko po prostu i czekała tutaj na mnie jakaś paczka. Od 28 października będzie impreza halloweenowa we Wrocławiu i przyszło takie specjalne jakieś zaproszenie i zobaczmy, co to jest. Okej. Dobra, dziewczyny mówiły, że ta maska wygląda ciekawie. I tutaj mamy bilety na ten festiwal. Jest to festiwal Trick or Beat. Nie wiem tylko, czemu nie zgadza się ilość biletów, bo tutaj są 3 bilety. Każdy jest dla jednej osoby, a my idziemy w czwórkę. A, dobra, są 4. Okej, posklejały się po prostu. Bardzo, bardzo fajnie z dziewczynami z moich studiów. Idziemy właśnie na imprezkę halloweenową 28. Mam nadzieję, że będzie cool. Czy ja założę tą maskę na tą imprezę? Raczej nie, ale ciekawy pomysł na paczkę pijerową. Dobra, słuchajcie, teraz ja się zbieram i jadę do domu za chyba pół godziny albo 40 minut jakoś. Zaczynam studia, więc... A jeszcze chcę sobie zrobić coś dobrego do przekąszenia. Może rosół sobie odgrzeję albo coś w tym stylu. Zbieramy się do domu, zanim zaczną się we Wrocławiu największe korki. Cinam właśnie rosół. Pyszny, moja mama wczoraj zrobiła. Dzisiaj drugi dzień idzie na rosół, bo coś w domu zrobi rosół. To się jego później na śniadanie, obiad, kolację. Przez 3 najbliższe dni. Aktualnie mam przerwę w wykładzie. Jutro nie mam studiów, nie wiem czemu. Zazwyczaj we wtorki mam, ale jutro akurat właśnie nie mam. Dziwne, tak z dupy nagle po prostu. Jakby wycięli nam dzień. Nie ma jutro zajęć i tyle. Więc jutro będę sobie nagrywać rolki. Będę miała taki chill, mogę sobie zrobić rano jakieś pyszne śniadanko. Nie mam jakichś większych planów. Jeżeli zastanawiacie się, dlaczego jem rosół widelcem, to jem kurczaka. Więc dzisiaj już mam też taki wieczór wolny, bo nie muszę nagrywać dzisiaj rolek, bo ponagrywam po prostu jutro. Jestem zadowolona. Oglądam teraz, a później kończę wykład. Hello kochani, witam was kolejnego dnia. Mamy dzisiaj wtorek. Ja właśnie wstałam, ogarnęłam się, zrobiłam sobie pielęgnację i teraz idę zjeść jakieś dobre śniadanko. Plany na dzisiaj są takie, że na pewno muszę zmontować filmik, żeby wleciał jutro na kanał. No i jak to oglądacie, więc na pewno już jest na kanale, więc koniecznie obczajcie, z racji, że testowałam tam lifehacki z TikToka, z rolek i tak dalej, takie halloweenowo jesienne, niektóre wyszły naprawdę fajnie. Będziecie mieli fajne inspiracje na ozdoby, czy jakieś przekąski, czy coś w tym stylu, więc zapraszam. No i oprócz tego zabieram dzisiaj Lunkę gdzieś na spacer, w jakieś fajne miejsce. No i oprócz tego muszę ponagrywać rolki z outfitami. Studiów dzisiaj nie mam, więc mam chillowy dzień. Dzisiaj jedynie takie basic, bo nie mam weny, ani trochę mi się nie chce robić nic innego. Mam pyszną herbatkę i jogurcik. To jest taki wysokoproteinowy jogurt. Zawiera 24,8 gram białka. No i wsypałam sobie też kilka borówek do tego, także to jest moje dzisiejsze śniadanie, niestety. Tak właściwie to nie mam w ogóle apetytu. Mam wrażenie, że to przez ten antybiotyk, który wczoraj wzięłam, no ale muszę coś zjeść, bo muszę wziąć kolejne tabletki. Więc czas się ogarnąć, bo będę właśnie się zbierać na spacer z Luną, później będę nagrywać rolki, więc od razu zrobię cały taki swój codzienny makijaż i przy okazji pokażę wam moje ulubione kosmetyki, bądź kosmetyki, które wam polecam po prostu, które się zmieniły na przestrzeni ostatnich jakichś miesięcy i tak dalej, od kiedy nagrywałam filmik, gdzie pokazuję swój codzienny makijaż. W ogóle dajcie znać, czy chcecie update tego filmiku, bo troszkę się pozmieniało od tego czasu. Jeśli chodzi o początek, to ja zawsze zaczynam początek od jakby ulizania brwi, tak na stroszenia ich, przyklejenia i tak dalej, żeby się trzymały. I niezmiennie używam tego kleju z Got To Be Glue. Przez wakacje nie używałam go w ogóle z racji, że miałam zrobioną laminację brwi i te brwi po prostu nie dość, że były pomalowane farbką, więc nie musiałam ich jakby przyciemnić dodatkowo, to jeszcze one się ładnie układały, wystarczyło po prostu przeczesać właśnie szczoteczką. Następnie nakładam podkład i jest to ten podkład z Maybelline. W paczce PR-owej dostałam właśnie ten podkład z Maybelline i on jest troszkę jaśniejszy, ale ja sobie później korektorem wszystko ładnie tutaj wyrównuję i tak dalej. Następnie korektor, o niego też pytacie, podobno nie jest dostępny w Polsce. Nie wiem, nie sprawdzałam tego, ja go zawsze kupuję właśnie jak jestem za granicą w Sephorze. No i to jest korektor, który jest dość jasny, więc ja go używam pod oczy i on świetnie mi tutaj, zresztą zaraz zobaczycie, jaki robi blur.
Tak jak widzicie, jest naprawdę super. Bronzer, mój ulubiony z Milka, niezastąpiony. I ostatnio wróciłam trochę do mojego różu z Rare Beauty, który kiedyś kupiłam i kupiłam go w odcieniu Happy, bo tylko taki był wtedy dostępny. I ja robię sobie takie dwie kropki po jednej i po drugiej stronie i następnie to rozklepuję. Te pudry z Huda Beauty, one bardzo jakby trzymają ten makijaż na miejscu. Róż suchy mam taki, to jest kolaboracja Revolution z Marleną Sojką, a bronzer mam taki z La Mer Sun Kissed. No i rozświetlacz niezmiennie od wielu, wielu lat z I Love Revolution. No i następnie mój przepis na kreskę, uwielbiam ją robić i jest bardzo łatwa, prosta i szybka. Już wam ją pokazywałam milion razy, mam taką paletkę świąteczną w ogóle swoją drogą. I tu jest taki brązowy cień, to nie musi być ta paletka, może być jakikolwiek brązowy cień, jaki macie, który jest taki powiedzmy czekoladowy, coś w tym stylu. I po prostu sobie tą kreskę przeciągam, nie ma totalnie nic łatwiejszego, nie znajdziecie łatwiejszego sposobu na kreskę. Testowałam naprawdę wiele, bo no i zajmuje wam to max 30 sekund. Taki jest efekt tutaj w kąciku, właśnie też sobie wydłużam tą linię. No i teraz brwi, jak mam pewność, że ten klej już mi zasechł, to po prostu ja tylko sobie poprawiam troszkę te brwi kredką, nie robię tutaj nic specjalnego. Czasem wychodzi lepiej, czasem gorzej, tylko utrwalam tym takim 24 hour brow setter z Benefitu. Za to coś, do czego przykładam dużą uwagę, to są rzęsy. Ja lubię rzęsy długie, lubię rzęsy wyraźne, lubię podkreślić to oko. Ja mam też takie rzęsy, że jak są niepomalowane, to nie są złe, ale jednak zdecydowanie lepiej wyglądają jak są pomalowane, dlatego ja lubię je fajnie podkreślić. No i mam do tego tusz, który testuję, kupiłam go na wakacjach, Benefit Day Real. No i co? I naprawdę fajne. No i teraz biała kredka. Oduczyłam się używać czarnej kredki na koszt białej, bo mam wrażenie, że to oko też jest wtedy takie nie syrenie, tylko bardziej takie otwarte, takie sarnie oko. Nie mam pojęcia jakiej firmy, bo wszystko jest zmyte. No i na koniec usta i podam wam teraz najlepsze lip combo. Kredka z NYX Professional Makeup Lip Pencil i jest to kolor Nude Beige SPL 857. Możliwe, że dostaniecie ją stacjonarnie, jeżeli macie jakiegoś Rossmana w okolicy, gdzie właśnie sprzedają produkty NYXa, a jeżeli nie, to ja zamówiłam ją przez internet, właśnie przez aplikację Rossmana. Kiedyś ja rzadko malowałam usta, bo nie potrafiłam znaleźć kredki, która by pasowała kolorystycznie właśnie do mojego makijażu, do mojej cery i tak dalej. Jednak to jest ważne, żeby te usta były dopasowane, żeby były takie neutralne i ten kolor właśnie jest taki bardzo neutralne. No i można te usta zostawić już takie, a można właśnie dodać do tego błyszczyk też z NYXa Butter Gloss i on jest w odcieniu Madeline BLG14. Ja też nie lubię przesadzić z błyszczykiem, troszeczkę i rozcieram i te usta wtedy też się tak ładnie błyszczą. Także tak by się prezentował efekt końcowy właśnie mojego codziennego makijażu. Poleciłam wam tutaj moje ulubione produkty i teraz czas się zająć jeszcze włosami, bo zdążyły mi już wyschnąć. Wykładam pielęgnację, którą nałożyłam właśnie jak one były mokre. No jeszcze są troszkę mokre, ale już tak minimalnie, więc to jest odpowiedni moment na dołożenie po prostu tego, co nakładałam już jak były mokre. I na początku używam takiego sprayu Miracle Spray Hair Treatment. I następnie olejek, też mój ulubiony, z Gizu. Tak to się chyba czyta. To jeszcze troszkę podsuszę, ale jak widzicie, ja mam turbo proste włosy, po prostu jak druty. Takie są, bez żadnej prostownicy, ani nic w tym stylu. Masakra. Tyle, jeśli chodzi o kącik beauty. No kochani, jestem właśnie na spacerze z Luną i przyjechałyśmy sobie do Trzebnicy. Byłyśmy w psim parku, posiedziałyśmy tam, ona troszkę poobwąchiwała tam, ale nie przyszedł żaden piesek niestety, więc ona nie miała się z kim bawić, więc po prostu sobie trochę polatała. No i teraz przyszłyśmy do lasu bukowego na spacer i już tak w sumie chyba sobie schodzimy z pół godziny. Las, który jest obok mnie, znam po prostu jak własną kieszeń, tam wiem, w którą uliczkę wejdę, to gdzie wyjdę. To tutaj totalnie się nie znam, staram się iść tak na czuja, bo ja mam w miarę taką git orientację w terenie, taką jeśli chodzi o lasy i tak dalej. I zapamiętuję też łatwo drogi w lesie, no ale tutaj nigdy nie byłam, więc zobaczymy, mam nadzieję, że się nie zgubię. Ale widzę, że jest tutaj droga, także nice. Bardzo ładnie jest w ogóle w tym lesie. Serio, to jest las bukowy.
i po prostu są tak wielkie drzewa. Jestem ciekawa, jak tutaj będzie, jak wszystkie liście spadną, bo jak widzicie, no już jesień się powoli robi. Nawet w sumie można powiedzieć, że dość mocno, no ale i tak drzewa wciąż są zielone. Także na pewno tutaj przyjadę jeszcze raz, jak drzewa nie będą takie zielone, tylko będzie już totalnie jesiennie, jak na przykład o tam. No. Dzień dobry, kochani. Jestem już w domu. Zrobiłam sobie kawkę. Oprócz tego kupiłam jeszcze, jak wracałam z domu, drożdżówkę. Dzieliłyśmy się z mamą na pół. Mam nadzieję, że będzie dobra. Zaraz zrobimy test. I oprócz tego byłam jeszcze w paczkomacie. Z racji, że przyszedł do mnie rysik do tableta. Czyli mamy już obudowę, mamy rysik, a tablet jeszcze nie przyszedł. Niestety najprawdopodobniej on przyjdzie już jutro, no bo jest zaraz chyba 16, tak, 15:30 jest. Jak mówiłam, nie jest to ten oryginalny z Apple, tylko to jest ten właśnie Stylus Pen za 30 zł. No i wygląda on w ten sposób. Cenie tych 30 zł jest jeszcze oczywiście kabelek do ładowania, to jest raczej normalne. Takie zapasowe jakby zamknięcie do tego miejsca na ładowanie, bo tutaj jak widzicie, o, ja na początku w ogóle myślałam, że to jest guzik. A to jest po prostu jakby odczepia się, no i tutaj jest wejście na ładowanie, żeby podłączyć ładowarkę. I właśnie jest zapasowa taka gumka, no i oprócz tego są cztery końcówki. Pisał i teraz rysik trafia na swoje miejsce w obudowie. Dobra, ale git, podoba mi się. Czekamy już teraz tylko na iPada, a ja wcinam drożdżówkę, piję kawkę i zabieram się za nagrywanie rolek na Instagrama. Kochani, wygląda to jak syf, ale tak naprawdę zabieram się za nagrywanie kolejnych rolek. Tym razem będę stylizować głównie ugi, z racji, że no ja kocham te buty. I to nie jest, uwaga, to nie jest tak, że podążam za trendem, bo ja swoje pierwsze ugi miałam chyba w podstawówce. Najlepsze jest to, że kiedyś ludzie mówili, że to są najbrzydsze buty ever, że to są turbo brzydkie buty, ale nie ma cieplejszych butów, uwierzcie mi. Teraz ludzie gadają, że są ładne, ale turbo niepraktyczne, bo nie można po nich chodzić po śniegu, w ogóle zmoczą się szybko, przemokną. Nie, moi drodzy. Ja miałam te buty w Nowym Jorku, jak były po prostu okropnie minusowe temperatury, na dworze było po minus 15, stopa mi nie zmarzła. Oprócz tego miałam te buty, jak byłam na nartach, wiecie, jak przebierałam na przykład z butów tych takich do narciarskich na te buty, to była największa ulga na świecie. W tych butach przeganiałam całą zimę, bawiłam się w śniegu z nimi, lepiłam z nimi bałwana i tak dalej. I nie, słuchajcie, te buty nie przemakają tak łatwo, jak wam się wydaje, i naprawdę mogę je wam polecić. Także jeżeli chcecie praktyczne buty na zimę, to naprawdę ugi są świetne, ja je polecam właśnie do... Także mam takie trzy stylówki do ugów. Co, zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama, bo tam staram się naprawdę codziennie wrzucać jakieś rolki, czy to ze stylizacjami, czy to jest z jakimiś fajnymi przepisami, pisami, czy jakieś inne rzeczy, także naprawdę zapraszam was na mojego Instagrama, bo tam się dzieje dużo. Zobaczcie, kochani, jaka pogoda. Jak ze zmierzchu. Masakra. I najlepsze jest to, że obudziłam się trochę wcześniej, bo obudziłam się, jak mój brat wychodził i słyszałam, że skrobał szybę. Mam nadzieję, że mnie to nie czeka. Dzień dobry, kochani. Ja się ci odezwałam tylko rano, ale miałam taki dość ciężki dzień, bo miałam na rano uczelnię. Miałam do 16, później po 16 pojechałam do dziekanatu, bo chciałam podbić legitymację i przy okazji załatwić papiery, które są mi potrzebne. Więc pojechałam do paczkomatu z racji, że dzisiaj przyszedł mi iPad. Dokładnie tak, mogę wam go teraz dokładnie pokazać. Troszkę sobie go już tutaj jakby, powiedzmy, no sobie ładnie tutaj niektóre rzeczy ustaliłam. O, na przykład stronę główną, zobaczcie. Więc słuchajcie, jeżeli znacie jakieś aplikacje właśnie na iPada, czy może macie jakieś lifehacki albo coś w tym stylu, ja wszystko przyjmę, bo ja się dopiero będę uczyć na tym. Koniecznie dawajcie mi znać. Później zjadłam, posiedziałam sobie chwilę właśnie z tym iPadem i tak naprawdę od razu się zaczęłam zbierać na rurkę. Byłam na rurce, trening był bardzo fajny. Tutaj wam wrzucę filmik jednej rzeczy, z której udało mi się zrobić. No i co? I znowu sobie zjadłam kolację, kanapki, no i zmontowałam rolkę i zaczęłam się bawić tym iPadem, z racji, że jutro na 11 znowu jadę do sądu. No, a chciałam wam jeszcze pokazać, słuchajcie, paczkę, która przyszła do mnie z Maybelline Emergency Kit. To ma być zestaw, który nas uratuje, jeżeli czegoś nam zabraknie. Raz, dwa, trzy, cztery produkty do brwi i maskarę. Bardzo, bardzo fajna paczka, dziękuję ślicznie, Maybelline. Mam wrażenie, że dzisiejszy dzień był taki w ogóle długi. Leki przed spaniem, iść się wykąpać i iść spać. Widzimy się jutro.
Dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj kolejny dzień. Dzisiaj jest piątek i powiem wam, że niesamowicie się dzisiaj nie wyspałam. Z racji, że tak jak wczoraj wam mówiłam, moi rodzice pojechali sobie do Wrocławia i nie zostali na noc, więc ja spędziłam noc z Luną. W sensie ona była u mnie w łóżku, bo najczęściej jak moi rodzice są, to ona jednak śpi z nimi. No a dzisiaj spała ze mną i powiem wam tak. Na początku obudziła mnie o drugiej i piszczała, nie wiedziałam o co jej chodzi. Zniosłam ją na dół, myślałam, że może jest głodna, bo nie zjadła wcześniej tego, co jej nasypałam. No ale okazało się, że chce iść na dwór i my najczęściej nie wypuszczamy jej w nocy, bo im częściej ją będziemy wypuszczać, tym bardziej ona się będzie do tego przyzwyczajać. No a generalnie wiemy, że najczęściej ona piszczy, a nic tak naprawdę nie chce. Może ma jakieś problemy żołądkowe, więc ją wypuściłam. Dałam się na to nabrać. No i ona poszła, coś tam widziałam, że sobie latała po tym dworze. Ja generalnie tak siedzę, po prostu oczy mi się zamykają. Umyłam jej łapy, poszliśmy spać dalej. No i później obudziła mnie o 4:00 i znowu to samo, piszczy i w ogóle wszystko. No ale tak patrzę, że widzę, że się kręci, że nie siedzi na łóżku i piszczy, tylko kręci się gdzieś po pokoju. Mówię, nie no dobra, jeszcze zaraz mi narobi gdzieś tutaj w pokoju. Może jeszcze faktycznie coś chce, może ma jakieś problemy z brzuchem, no i wypuściłam ją znowu, znowu dałam się nabrać. No i oczywiście okazało się, że to nic poważnego, po prostu poszła sobie jeść trawę, czyli może coś tam bolał ją trochę brzuch. Później znowu byłam zła, poszłyśmy do pokoju, poszłyśmy spać i znowu o 6:00 piszczy. I ja mówię, nie Luna, tym razem nasraj mi na dywan, ale ja cię nie wypuszczam, nie ma takiej opcji, nie nabiorę się więcej na to. Mimo to, że spałam dość długo, to z takimi przerwami to masakra, po prostu mam wrażenie, jakbym w ogóle nie spała. No ale trudno, teraz idziemy wypić kawkę i zjeść sobie jakieś dobre śniadanko. Najpierw śniadanie dla Luny. Okej, kochani, a więc wymyśliłam, że zrobię sobie kanapki z pastą jajeczną i ugotowałam tutaj dwa jajka na twardo. I teraz tak, dodajemy pieprzu, następnie dodajemy soli, majonez. Ja mam akurat, to jest jakiś taki koreański. Nie wiem, dodam ten, bo nie mam innego, ale może być najzwyklejszy kielecki. I jakby co, on jest z kuchni świata, także jakbyście potrzebowali kiedyś. I nie żałuję tego majonezu, majonez ma bardzo dużo kalorii, ale w paście jajecznej jest niezastąpiony. I teraz takie oto jaja, bierzemy widelec i sobie to wszystko ładnie mieszamy. No i na nasze kanapeczki dajemy sobie pastę jajeczną. Teraz jeszcze pomidorek. No i w ten sposób prezentuje się nasze śniadanko. Lecę je wcinać. Przez ostatnie 3 godziny siedziałam nad tym tabletem i robiłam sobie różne rzeczy, między innymi uczyłam się robić ładne notatki i naprawdę wydaje mi się, że nie jest źle. Na przykład tutaj mam z angielskiego, tutaj jakby notatki z pierwszych zajęć, tutaj mieliśmy o spotkaniach, jak prowadzić spotkania, tutaj o prezentacjach, co zrobić, żeby prezentacja była dobra. Tutaj też jakieś powklejałam właśnie z tych prezentacji, co pani nam powysyłała. Następnie tutaj mam podstawy przedsiębiorczości i tutaj też jakby zrobiłam sobie taką okładkę, no i tam jedną z lekcji, którą mieliśmy, na której akurat robiłam notatki. Nie jest najlepiej, ja nie mam najładniejszego pisma, okej? Ale naprawdę się staram, uczę się, będzie lepiej. I tak jest całkiem nieźle w porównaniu do tego, co było dopiero jak odpaliłam tego iPada, tam wtedy to była masakra. Tutaj mam jeszcze strategię marki, no i sprawa autorskiego, nie mam nic, bo nie chciało mi się nic przepisywać, już tylko sobie jakby stworzyłam albo zmontowałam rolkę, wrzuciłam rolkę i teraz właśnie będę pożerała. Jest to sushi, dokładnie tak. Odpalam sobie jakiś filmik i będę sobie szamała i w tle oglądała. Dzień dobry, kochani, mamy kolejny dzień. Właśnie mamy godzinę chyba jakoś 9:00 ileś. I ja zaraz będę wychodzić z racji, że dzisiaj, słuchajcie, moi drodzy, robimy nowe dziary, dokładnie tak. Tylko moją trochę coroczną tradycją jest to, że po wakacjach ja zawsze robię jakieś tatuaże. No i właśnie dzisiaj idę na tatuaż, będą to 2 tatuaże. Nie będą to jakieś super duże tatuaże albo coś w tym stylu. Raczej takie minimalistyczne. Jeden będzie miał znaczenie, a drugi jest raczej taki ozdobny. Jeśli chodzi o ten ozdobny, to jest w ogóle tatuaż, na który wpadłam wczoraj wieczorem i
zapytałam się jeszcze dziewczyny, u której będę robić tatuaż, czy możemy go zrobić. Z racji, że po prostu chciałam coś dodać tutaj, stwierdziłam, że tutaj chcę zrobić takie ozdobne gwiazdki. I to w sumie tyle. I to jakoś tak po prostu nie wiem, ładnie będzie wyglądać. A jeśli chodzi o drugi tatuaż, to jak wiecie, ja w wakacje byłam właśnie na Hawajach. Drugi raz w moim życiu i ja kocham naprawdę to miejsce. No i Hawaje to jest też miejsce, gdzie nie surfowałam po raz pierwszy, ale tak się zakochałam w surfowaniu. Naprawdę nie jestem w tym jakaś najlepsza, ale sprawia mi to ogromną satysfakcję, ogromną radość. Jest to jedna chyba z rzeczy, która najbardziej mnie uszczęśliwia w moim życiu. Smutne jest niestety to, że nie mogę tego robić tak często, no bo mieszkamy w Polsce. Nawet jeżeli chciałabym surfować na Bałtyku, bo da się, są osoby, które surfują, to po pierwsze, no nie do końca jest to to samo. Bałtyk nie jest najczystszym morzem. No, mnie przynajmniej nie zachęca. Kolejną rzeczą jest temperatura, która również nie jest najlepsza. Oprócz tego ja mieszkam na południu Polski, a może jest na północy, więc no, mam tam kawałek. No i też oczywiście w Polsce mamy sezonowość. Tak naprawdę w Polsce są 2, 3, maksymalnie 4 miesiące, w których można byłoby właśnie surfować sobie bez zamarzania. No ale mimo wszystko w piance i tak dalej, no nie jest to tak samo przyjemne. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chcę kiedyś spróbować jakiegoś sportu wodnego na Morzu Bałtyckim, ale no, to nie to samo. No i po prostu stwierdziłam, że chcę sobie zrobić tatuaż, który będzie mi o tym przypominał, że to kocham, że chcę do tego wrócić, że może kiedyś uda się zamieszkać chociaż tak na rok w jakimś miejscu, gdzie mogłabym surfować codziennie i tak dalej. I dlatego w tym miejscu chcę mieć taką małą falę i napis Waiting for big waves. Bo właśnie też mi się z tym kojarzy surfowanie, że to nie jest coś takiego, widzicie falę i bierzecie byle jaką i od razu lecicie, tylko po prostu jakby czekacie. Czekacie na te duże fale, więc mam nadzieję, że te tatuaże będą bardzo fajne. A jeśli chodzi o studio, do którego idę, to zostawiam wam tutaj namiar na dziewczynę, która robi właśnie tatuaże w Wrocławiu. Robi naprawdę śliczne, takie minimalistyczne, w dobrej cenie, szybko. Więc jeżeli jesteście z Wrocławia, to koniecznie wpadajcie i umawiajcie się na swoje nowe dziarki. No ja dzisiaj właśnie idę tam i koniecznie wpadajcie również do opisu, bo tam będę miała dla was kod, dzięki któremu jak przyjdziecie właśnie do studia i powołacie się na ten kod, to będziecie mieli zniżkę na tatuaże. Wszystkie informacje znajdziecie w opisie, także tam was odsyłam. No i oprócz tego właśnie na tym koncie na Instagramie, do którego zostawiam wam również link w opisie. Za niedługo pojawi się konkurs, gdzie będziecie mogli wygrać właśnie dziarki, także koniecznie śledźcie. Teraz lecimy, bo naprawdę nie chcę się spóźnić, a muszę już wychodzić i jeszcze podjechać w jedno miejsce, także no po prostu będzie dzisiaj zabiegany dzień. Zobaczcie, moi drodzy, tak to będzie mniej więcej finalnie wyglądać. Jest właśnie ta fala z podpisem Waiting for Big Waves. Zobaczymy, który rozmiar, tak żeby pasował. No i dodatkowo te gwiazdki, o których wam mówiłam. Także myślę, że to będzie wyglądać bardzo, bardzo spoko. Wyglądać, co o tym sądzisz? Mi się wydaje, że będzie ładnie, fajnie. No, mam nadzieję. Jak się prezentuje gotowa fala, mega mi się podoba. To jest mój najdrobniejszy tatuaż, jaki miałam. I serio, właśnie powiedziałam, że gdybym wiedziała, że takie tatuaże później będzie można robić, to bym nie zaczynała moich tatuaży w wieku 16 lat, tylko poczekałabym, aż ludzie nauczą się robić takie drobne. A teraz przyklejamy second skina. Hejka kochani, chciałabym wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego vloga. Dajcie znać, czy coś takiego wam się podobało. Oczywiście jeszcze raz odsyłam was do opisu, gdzie macie wszystkie informacje na temat konkursu, gdzie do wygrania macie tatuaż, również mojego kodu, gdzie właśnie w Nest możecie zgarnąć zniżkę na swoje tatuaże, także bardzo serdecznie was odsyłam tam. Ja oczywiście dziękuję jeszcze raz za te piękne tatuaże, bo jestem naprawdę w nich zakochana. Są przeurocze, jeszcze są obklejone second skinem. No i co? My widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach na tym kanale. Do zobaczenia i pa, pa!